Widzieliście kiedyś coś takiego? Pokémon Go! Ninja Edition! Shinobi! Naruto! Co tutaj zaszło, słuchajcie, literki? Po prostu nie odblokowałem jeszcze tej postaci. To jest cały sekret. Chyba muszę zresetować grę po prostu. O, jest nowy ekran startowy z naczołkiem starterami z generacji 9. Piękny, taki, jak ktoś to ładnie ujął, jesieniarski. Jest godzina 10, więc zaczął się nowy sezon. Adventures Abound! Pokémon Go i jest już ten nowy quest na Master Balla. Ale trudny, złap 1000 Pokémonów, wygraj 60 rajdów, wykluj 30 jajek, złap 100 różnych gatunków Pokémonów, zrób 120 excelentów, ukończ 150 field researchy, przejdź 50 km, zakręć 300 Pokéstopów, zdobądź 100 000 expa i 100 000 Stardustu. I na koniec tego questa dostajemy Master Balla, drugiego potencjalnie już. Natomiast w momencie jak nagram ten film, to nie wiem, czy da się mieć dwa Master Balle w ekwipunku naraz. To jest jeszcze niewiadoma, także oczywiście jak się dowiem, to poinformuję o tym na odcinku, ale może być tak, że można mieć tylko jednego. Także wtedy trzeba będzie zużyć tego pierwszego, żeby odebrać sobie tego nowego. Możliwe, że tutaj chomikowanie jest po prostu niedozwolone, ale dowiemy się tego w praktyce, jak ktoś pierwszy na świecie ukończy właśnie ten quest, co myślę, że zajmie, no trochę czasu zajmie, chociaż pewnie będą tacy, co ukończą go w jeden dzień, a mamy na to 81 dni, więc spieszyć się nie trzeba. Field researche możemy robić, skoro mamy na to quest, to czemu nie? W sumie podoba mi się taki questik. 81 dni to jest bardzo dużo czasu, to jest prawie 3 miesiące, więc te liczby mogą brzmieć trochę strasznie, ale jak się weźmie pod uwagę, że to jest 3 miesiące na to, to właściwie fajna taka motywacja, zachęta do tego, żeby troszkę sobie powolutku dzień po dniu grać podczas całego tego sezonu, bo myślę, że nawet jeśli gramy po troszku dziennie, to ukończymy te wszystkie wyzwania prędzej czy później. W perspektywie 3 miesięcy to nie jest aż tak dużo. I mamy też już bonusy, o których mówiłem w ostatnim odcinku, czyli bonusy sezonowe. Sezonowe Pokémony na dziko, sezonowe Pokémony w jajkach, 2 razy friendship damage w rajdach, 1,5 razy exp za zwiększanie poziomów przyjaźni i 2 razy więcej giftów w plecaku. Okej, czyli w końcu wyjaśnili, co oznacza zwiększony exp. Zabijanie poziomów przyjaźni oznacza exp razy 1,5, czyli za 4 serduszko 150 000 expa zamiast 100 000, tak jak zresztą domyślałem się, że mniej więcej tak to będzie wyglądało, czyli na Lucky Eggu 300 000 expa. Także zachęcam do tego, żeby tym bardziej w aktualnym sezonie koordynować się z osobami, z którymi możemy dobić wyższy poziom przyjaźni. Ja myślę, że poczekam z moimi friendami na taki CD, gdzie będzie exp razy 3. I wtedy będzie największa szansa, że wszyscy mają odpalone Lucky Egg i wtedy sobie to dobijemy. A oczywiście będę informował na bieżąco. I słuchajcie, koniec poprzedniego sezonu oznacza również, że skończył mi się tamten quest, który miałem z Japonii, ale już go ukończyłem właściwie wczoraj jeszcze specjalnie, żeby zdążyć. Także zobaczcie, jak mi poszło, czy złapałem shiny regionalkę z tego questu. Słuchajcie, dostałem bardzo dużo pytań o ten quest limitowany czasowo ze sklepu Donki w Japonii. Czy mogę dać wam kody do tego researchu? No nie mogę, bo nie mieszkam w Japonii, nie jestem klientem tego sklepu, a jednorazowe kody dostaje się po prostu na Paragonie za zakupy w tym sklepie. Także bardzo mi przykro, no jakbym mógł, to bym wam oczywiście takie kody rozdał, ale one są jednorazowe. Jeden raz dany kod można użyć na danym koncie i koniec. Także jestem mega wdzięczny mojemu koledze z Japonii, że mi go wysłał. A i tak mam bardzo mało czasu, bo quest jest ważny tylko do końca sezonu. Także ścigam się troszkę z czasem, żeby go ukończyć na czas, gdyż przypominam, że mam jeszcze w nim 2 szanse na shiny regionalkę. Najpierw spotkanie z Torkoalem powinno być w tym etapie, który właśnie kończę, który może być shiny, i potem spotkanie z Relikantem w kolejnym etapie, który też może być shiny. Oczywiście ta szansa jest bardzo, bardzo niewielka, ale jednak mimo wszystko myślę, że warto spróbować, bo nieczęsto się ma taką szansę, a ja nie mam ani jednego, ani drugiego z tych Pokémonów w wariancie shiny. No ale jakoś tak wyszło, że mi się ich nie udało zdobyć na Go Tour Hoenn, bodajże one były do zdobycia, z tego co pamiętam. A na ten moment no to już tylko w swoich habitatach, tam gdzie występują na świecie, czyli Torkoal, okolice Arabii, Indii, Pakistanu, a Relikant jeszcze gorzej, no bo Nowa Zelandia, wyspy Fidżi i chyba kawałek Nowej Kaledonii, niewiele więcej. Także jedyna moja szansa w życiu na shiny Pokémony właśnie w tym wariancie regionalnym, no to jest albo Strayda, jak kogoś kiedyś spotkam z tych regionów i będzie chciał się ze mną strajdować, albo właśnie tego typu limitowane eventy, bo kiedyś w ten czy inny sposób chciałbym ten shiny Pokédex ukończyć. Tutaj bardzo słabe i fałki, także go spurifyujemy i przemielimy na transfer. I zróbmy tego shiny checka, jestem mega ciekaw, co jest w ostatnim etapie. Mam ostatnie 8 godzin na ukończenie limitowanego czasowo questa. Och, Torkoal nie jest shiny. Życie. Ale zawsze to kolejny Torkoal do kolekcji. Pamiętam, jak pierwszy raz łapałem Torkoale bez kitu w sumie w ich miejscu występowania, bo ja je łapałem w Malezji.
tam też jeszcze ten zasięg torkoli łapie, nie taki zły, w sumie zostawię go sobie, oddam komuś z widzów, gdy będzie mnie o niego prosił, może do Pokédexu. I czwarty etap, od razu do odbioru, super, naklejeczki, 10 tysięcy dustu, 10 tysięcy expa i słuchajcie, relikant, ostatnia szansa na shiny i zwykły, ajajajajajaj. Ale mimo to cieszę się, że zrobiłem tego questa. Warto było spróbować. Nawet człowiek nie wiedział przez prawie 3 miesiące, że w ogóle taka promocja jest w Japonii, że w ogóle coś takiego istnieje. No tak jak widzicie, shiny regionalki nie było. Kto by to wiedział, że w Japonii jest taka promocja? No życie. No i już jest zresztą nieaktualna. Ciekawe, czy ten sezon również przyniesie jakieś ciekawe międzynarodowe promocje. Zobaczymy. Ale słuchajcie, aktualny sezon się zaczął, to fajnie, ale w sumie nie oznacza to, że mamy jakikolwiek event, bo event właściwie zaczyna się 5. Także w tym momencie na dziko respią się Pokémony po prostu sezonowe, nie eventowe, i poczków z 9 generacji jeszcze nie ma, będą 5, czyli we wtorek, najbliższy wtorek. Sobie trochę zaktualizowałem stylówę, no bo nowy sezon to musi być nowy wygląd postaci i tym razem postawiłem na skarpety do sandałów, czyli sztandarowy polski krzyk mody. To wróćmy sobie w takim razie do omówienia najbliższych eventów, bo mamy bardzo piękne infografiki za sprawą naszego wspaniałego polskiego twórcy infografik Galixa. I uwaga, ktoś chodzi na Twittera, ja właśnie wszedłem i niestety zobaczyłem spoiler. To jest spoiler, nowa wersja Ursaluny, która będzie w Pokémon Scarlet i Violet w najnowszym dodatku, który wychodzi 13 września. Oczywiście będą odcinki, codziennie w dniu premiery już tego DLC będzie odcinek. I codziennie odcinki, aż po prostu ukończymy cały ten dodatek do Pokémon Scarlet i Violet. O, ktoś zrobił piękne przeróbki Gardevoir. Fajnie to wyszło. Dobra, miałem nie marnować czasu na Twitterze, tylko znaleźć infografiki od Galixa. Słuchajcie, wrzesień w Pokémon Go. Mamy w końcu tą piękną infografikę, na której będziemy sensownie widzieć, co się dzieje we wrześniu. Czyli tak, na rajdach od dzisiaj Kartana i Celesteela. Tylko że Celesteela na południowej półkuli i od 8 września, czyli od przyszłego tygodnia. Odwrotnie. Celesteela u nas, Kartana na południowej. Kartana jest całkiem dobrym Pokémonem trawiastym, więc nie tak źle. Genesect z Burn Drive'em, później który może być shiny, a później 3 bestie. Legendarne psy z regionu Johto. I powód, dla którego w sumie te pieski będą na rajdach, jest dosyć ciekawy, bo troszkę się to zbiega, nie idealnie, ale troszkę się to zbiega z premierą dodatku do Pokémon Scarlet i Violet, o którym mówiłem już chwilę temu. Właściwie czemu o nim mówię w filmie z Pokémon Go? No, jest to adekwatne, ponieważ cały właśnie ten sezon nawiązuje właśnie do Pokémon Scarlet i Violet na Nintendo Switcha i właśnie myślę, że jest zrobiony głównie z tego powodu, żeby promować to, że wychodzi po prostu pierwszy dodatek do Pokémon Scarlet i Violet w tym miesiącu. Suicune, Entei i Raikou są o tyle ciekawe, że te Pokémony otrzymują nowe paradox formy w tych grach. Na przykład Raikou ma taką ciekawą formę, która wygląda trochę jak żyrafa. Suicune trochę jak dinozaur, a Enteia jeszcze nie było. I nie wiadomo, czy będzie. Jakaś jego paradox forma. Na Mega Rajdach jest od dzisiaj ponownie Mega Manectric, a od 16 jest Gardevoir. Spotlight Awary wam już wymieniałem w poprzednim filmie, ale przypominam, że jest to Wooper, Mankey, Girafarig i Growlithe. No i pięknie nam tutaj Galix rozpisał po kolei wszystkie evenciki, jak one będą wyglądać i tak. Paldeańska przygoda od 5 do 10, Ultra Unlock Palda od 10 do 15, przypominam, że to będzie mega dobry event, bo będzie Stardust razy 4 i Exp razy 4 załapanie przez cały ten event, plus Unowny na rajdach, które mogą być shiny, Oddish Research Day, Psychic Spectacular 20 do 24, CD 23 i już wiemy na 99,9%, że to będzie CD na Grabina, który ewoluuje Vika Volta. Potem od 27 zaczyna się taki event Out to Play, nie mam pojęcia, co on będzie zawierał. Brzmi ciekawie i Azuroid Hatchlight 30 września. Jeszcze tutaj Galixie drogi zapomniałeś dodać, skoro to jest infografika na wrzesień, to jeszcze mogłeś napisać, że 2 września, czyli jutro, jest Community Day Classic na Charmandera. Z Stardustem razy 3. Czemu taki Community Day Classic na Charmandera? Nie wiem, skoro ani jego Megas nie jest nowy, ani nic takiego. No po prostu może taki Classic. A może, tutaj bardzo to jest naciągana teoria, ale może coś to ma wspólnego z jakimiś planami wprowadzenia Gigantamax Charizarda kiedyś w Pokémon Go? Maybe. Zrobimy sobie taki może deep dive i zastanowimy się, jak mogłyby wyglądać Gigantamax w Pokémon Go w kolejnym odcinku właśnie z Charmandera. W aktualnym sezonie PvP możemy zdobyć ubranka i pozę Gity. Gita to jest czempionka z Paldei, czyli 9 generacji. No tak jak mówię, cały ten sezon jest w tematyce właśnie gier najnowszych na Nintendo Switcha. Całkiem fajna poza i całkiem fajna ubranka, aż trochę żałuję, że nie gram w PvP, bo naprawdę zazdraszczam tego. Kolejna ciekawostka z informacji, słuchajcie, Pokémon ogłosiło kolaborację z Hatsune Miku. Czy ktoś jeszcze pamięta, kto to jest Hatsune Miku? Śpiewaczka, która nie istnieje, z Japonii. Wypuszczą razem 18 piosenek 29 września. Myślę, że w Japonii no dalej jest znana Hatsune Miku i dalej to jest dosyć duży news dla Japończyków. Słuchajcie, prosiliście mnie w poprzednim odcinku, żebym
pokazywał i mówił informacje o Pokestop Showcase'ach. Dobra, okej, okay. Najwyraźniej są osoby, którym na tym zależy, więc będę podawał pełne informacje w takim razie. Tak wyglądają Pokestop Showcase'y we wrześniu. Znowu infografika od Galixa, dziękujemy mu za to. Link do jego Twittera oczywiście też jest w opisie, jak ktoś chce obserwować. 2 września Charmander i Charizard na Pokestop Showcase'ie. No oczywiście dlatego, że ten 2 września, czyli dzień jutrzejszy. To jest po prostu CD, klasik na tego Pokemona. 5-9 Lechonk na showcase'ie. No oczywiście dlatego, że 5 zaczyna się event, w którym można zdobyć Lechonka i również można zdobyć Lechonka Shine. Od 10-13 jest Low Kicks, czyli ten taki hrabąż, co to jest? Cykada, tak? Coś takiego. No oczywiście dlatego, że 10 zaczyna się event, gdzie Low Kicks właśnie jest dodany do gry wraz z na przykład Poumim, a Poumi na showcase'ie 14-15 września. 17 jest Oddish na showcase'ie, no dlatego, że co jest wtedy? Oddish Research Day 20-22 jest Spoink na showcase'ie. Dlaczego? Dlatego, że 20 zaczyna się Psychic Spectacular i pewnie właśnie ten Shiny Spoink będzie jednym z poczków do zdobycia Shiny na tym evencie. 23 Grabin i Vikavolt. Dlaczego? No dlatego, że 23 jest właśnie prawdopodobnie na 99,9, jak to określiłem w tym filmie, procent CD na właśnie Vikavolta i 27-29 Growlithe, 30-2 Hisuian's Growlithe. To są Pokestop Showcase w tym miesiącu. No jest medal za Pokestop Showcase i jakieś tam nagrody Stardusty, te sprawy, więc też jest jakaś tam mechanika i też oczywiście warto to robić. I słuchajcie, 19 października w Japonii zacznie ukazywać się serial z aktorami, którym będzie przedstawiona historia młodej kobiety, która zakochuje się w Pokemonach po tym, jak otrzymuje grę Pokémon Red od swojej mamy. To w sumie ciekawy pomysł, że serial o Pokemonach, ale w prawdziwym życiu, że Pokemony nie są prawdziwe. W sumie już taki serial powstał właśnie, jest wrzucany na kanał YouTube Pokemon, tylko to jest serial animowany i tam po prostu dziewczyna gra w karty Pokemon. Chyba ze swoim tatą, coś takiego. No i nie wiem, czy wszyscy zauważyli, więc może o tym powiem. Słuchajcie, zostały zmienione mapki Pokémon Go. Jak się rozejrzycie w grze, to niektóre ścieżki zostały zaktualizowane. Miejsca, gdzie były parki, to na przykład nie ma parków, albo tam, gdzie nie było, to już są. Mapa została zaktualizowana gry na podstawie najświeższych danych z darmowej, takiej publicznej bazy danych map całego świata, która nazywa się OpenStreetMap i właśnie na podstawie tych map z OpenStreetMapy Niantic raz na parę lat aktualizuje map w Pokémon Go. Także ja widzę, na przykład tutaj jest więcej jakby ścieżek pododawanych, takich pieszych. A jest to dosyć istotne, bo na przykład tam, gdzie są parki zaznaczone, czyli tak jak tutaj, na zielono na mapce, no to spawnuje się więcej Pokemonów. I myślę, że najciekawszą zmianą właśnie podczas tego sezonu jest możliwość trzymania 40 giftów i otwierania 40 giftów. Tylko sprawdźmy, czy się właściwie z tego wywiązali, bo ja nie widziałem tam na liście teraz otwierania 40 giftów. A przecież w zapowiedzi było mówione, że będzie otwieranie 40 giftów. I słuchajcie, mała porada, jak ktoś już odebrał od Was gifta w dany dzień, to Wy nie odbierajcie już od niego. Ja wysyłam osobie, od której właśnie odbieram, po to, żeby ta osoba jutro otworzyła. Nie otwierajcie już, proszę, gifta od tej samej osoby, a to poznajemy po tej takiej niebieskiej poświacie wokół osoby. Dlatego, że nie ma sensu po prostu dublować interakcji. Skoro już była interakcja, to po co robić kolejną interakcję? Zostawcie sobie tego gifta na jutro, w razie gdyby ta osoba po prostu na przykład na jutrzejszy dzień nie grała w ogóle, zapomniała się zalogować do gry i wtedy Wy możecie zrobić interakcję. I ten gift no nie jest po prostu marnowany w ten sposób, bo oczywiście tylko jedna interakcja dziennie liczy się do postępu serduszek. A myślę, że ten sezon to jest właśnie idealny moment na dodawanie dużo osób do friendów, wbijanie poziomów przyjaźni, wbijanie dużych ilości expa właśnie za przyjaźń. Dlatego ja teraz lecę sobie od dołu mojej listy friendów, żeby podbijać jak najszybciej tutaj wyższe levele przyjaźni z osobami, z którymi mam najmniej serduszek. Jak słuchajcie, nie macie kogo dodawać do friendów i potrzebujecie więcej friendów, to na przykład można dołączyć do mojego Discorda, link jest w opisie. I w tej darmowej części Discorda też jest dział z friendkodami, można się nawzajem dodawać do friendów bez problemu. I słuchajcie, takie otwieranie od dołu też jest spoko, bo po prostu po jakimś czasie, na przykład po miesiącu, zobaczę, z kim dalej nie mam dobitych 3 serduszek, to znaczy ta osoba nie wysyłała ani nie otwierała giftów i będę wiedział po prostu, żeby taką osobę usunąć z friendów. Także jak ktoś tutaj w moich friendach jest, ale dawno nie grał, to proszę się obudzić, żeby nie było potem zdziwienia, dobra? Ja nie usuwam tak jakoś bez ostrzeżenia nic, w sensie po prostu, no, naprawdę ktoś długo musi nie otwierać giftów, ani nie wysyłać, żebym go usunął. Ja wiem, że są takie osoby, od których ja sam nie odebrałem gifta od bardzo dawna, bo po prostu na przykład mają ze mną 4 serduszka, a ja aktualnie od jakiegoś czasu lecę od dołu i głównie robię interakcje z tymi osobami z niższymi serduszkami, no ale no życie. Zawsze te osoby, jeśli im to bardzo przeszkadza, mogą usunąć mnie. Mam nadzieję, że tego nie zrobią, no ale takie mają prawo. No bo najfajniej byłoby zrobić interakcję z wszystkimi 400 osobami codziennie, no ale tak, nie da się, no bo możesz wysłać 100 giftów dziennie, więc 300 osób nie dostanie gifta i nie będzie tej interakcji miało, tak? Więc raczej 3/4 osób, no
nie będzie miało interakcji ze mną codziennie, ale w tym sezonie 40 otwieranych giftów na pewno pomoże też zrobić dużo interakcji, bo tak naprawdę jeśli nie dublujemy tych interakcji, czyli nie otwieramy gifta od tego, kto już od nas otworzył, no to możemy zrobić w tym momencie 140 interakcji dziennie, tak? No bo możemy 40 otworzyć, 100 wysłać. Oczywiście nie zawsze będzie taki dzień, że zbiorę 100 giftów i wyślę 100 giftów, bo nie zawsze tyle gram w Pokémon Go w każdy dzień, żeby 100 razy zbierać gifty z Pokestopów, ale w miarę możliwości myślę, że ten sezon warto przycisnąć, jeśli chodzi o serduszka i jeśli chodzi o levele przyjaźni. Zostawcie łapeczkę w górze, widzimy się niedługo w kolejnych filmach, cieszmy się nowym sezonem i tymi interakcjami, a już we wtorek 9. generacja w Pokémon Go. Nic tylko się cieszyć. Trzymajcie się, na razie, cześć!